Paweł Kukiz, niezależny kandydat na prezydenta Polski, przyjechał do Tarnowa. Podczas pobytu w naszym mieście znany muzyk spotkał się z wyborcami i przedstawił kilka punktów swojego programu wyborczego. Głównym postulatem kandydata na najważniejszy urząd w państwie jest wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych. Konieczność przywrócenia państwa obywatelom poprzez zmianę ordynacji wyborczej na jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli doprowadzenie do takiego sposobu głosowania w przyszłości w parlamencie, do parlamentu, do sejmików wojewódzkich, na każdym szczeblu administracji samorządowej również, aby obywatel głosował na człowieka, a nie na listy partyjne, które mają już gotowych tych żołnierzy woza wpisanych. To jest podstawowa sprawa. Będę na pewno na dzień dzisiejszy zmierzał do uzyskania jak największego poparcia z intencją tworzenia szerokiego światopoglądowo ruchu obywatelskiego, który pójdzie do Sejmu z jednym postulatem: zmiany ustroju państwa poprzez zmianę ordynacji wyborczej. Nieistotny jest tutaj światopogląd, istotna jest, są dwie cechy: przyzwoitość i fachowość. I to jest podstawowa sprawa. Po to, by odzyskać państwo i oddać je obywatelom. A potem będę mógł wrócić na scenę muzyczną i śpiewać o tym, że jest fajnie i będzie jeszcze lepiej. Dzisiaj, robiąc takie rzeczy, afirmowałbym ten system i przyczyniał się do tego, że byłbym w przyszłości zaliczany przez wnuki jako do targowiczan, zdrajców i bandziorów okradających naszą ojczyznę. Na dłuższą rozmowę z Pawłem Kukizem zapraszamy na portal imaw.tv.